Witam Państwa, Katarzyna Lewandowska, zapraszam na prognozę pogody. Cała Polska znajdzie się jutro pod wpływem frontu atmosferycznego, związanego z niżem, którego centrum z nadmorza północnego przemieszczać się będzie na Danię. A to oznacza, że jeszcze o poranku wszędzie możemy spodziewać się słońca, a po południu już ma padać i występować będą burze. Jutro z pewnością zagrzmi na południu, wschodzie i w centrum kraju, a także miejscami na wybrzeżu. W czasie frontowych burz opady będą intensywne i mogą pojawiać się lokalne zalania. Jutro mimo deszczu ciepło. Miejscami na Podkarpaciu nawet do 28 stopni. Popatrzmy teraz na mapy naszego regionu. W nocy na Dolnym Śląsku będzie pogodnie z dużymi rozpogodzeniami i bez opadów, a termometry wskażą od 13 stopni w Kłodzku i Wałbrzychu do 14 na pozostałym obszarze. Jutro rano możemy liczyć jeszcze na ładną pogodę, poranek będzie słoneczny, ale później niebo stopniowo będą przykrywać chmury i przed południem pojawią się słabe opady deszczu, a miejscami może je też zagrzmieć. Zmienna aura utrzyma się na Dolnym Śląsku do końca dnia, bo pojawi się wspomniany już front atmosferyczny, a wraz z nim jeszcze więcej chmur i przelotne opady oraz lokalne burze. Uważajmy, bo w czasie burz deszcz może padać nieco intensywniej, zwłaszcza w Kotlinie Kłodzkiej. Do tego silnie powieje wiatr. Jutro ciepło, od 18 stopni w Jeleniej Górze do 23 we Wrocławiu. Ciśnienie atmosferyczne będzie spadać i wyniesie 1001 hektopaskali. Wiatr południowo-zachodni słaby i miarkowany, ale w czasie burz porywisty do 70 km na godzinę. Biometr niekorzystny, a warunki drogowe w opadach deszczu pogorszą się do złych. I o pogodzie to już wszystko. Miłego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.